Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Wyjebongo, dzieciaki. Z tej strony Szymon. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają nas w różnych miejscach, szczególnie na Patronite, a szczególnie osobom, które wspierają nas wyjebongo dużo. Więc wyjebongo Krzysztof Maziarz, wyjebongo Marcin Żerko, wyjebongo Karolina Matylewska, wyjebongo Sandra Szwarc, wyjebongo twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, wyjebongo Dagmara Godlewska, bratek, wyjebongo Magdalena Kalipso, wyjebongo Anna Pietrowaj-Solińska, wyjebongo Anna Lorenz, wyjebongo Paweł Maciejewski, wyjebongo Łukasz Maciejewski, wyjebongo Jakub Maciejewski, wyjebongo dla wszystkich i zapraszamy do wyjebongo odcinka. Yo! Z tej strony Samiec Beta. Dzisiaj mamy specjalny odcinek o panu Januszu Palikocie, który napisał książkę, którą mamy tutaj ze sobą, pokazujemy do kamery właśnie. Możesz szurnąć, tak? Mogę tak szurnąć dla osób, które tylko na Spotify nas słuchają, że mamy książkę fizycznie. Książka nazywa się Kulisy Business Show, czyli jak wydałem 220 milionów. I teraz, może w skrócie najpierw. Czy ta książka jest dobra, Szymon? Nie. Nie jest. Od razu jest. Spoiler alert, to jest bardzo gówniana książka. Mam pewne podstawy, żeby uważać, no, iż została ona napisana tylko i wyłącznie po to, żeby odwrócić uwagę od tego, co się aktualnie dzieje z Januszem Palikotem. Powiedziałbym, że to jest mocna teza, ale raczej nie, ale no ja dzisiaj mówiłem koledze mojemu Januszowi, który ma lekcjareligii.pl, taki blog i też kanał na YouTubie. No i właśnie opowiadałem, że dzisiaj będziemy robić odcinek o tej książce i on mi wysłał link, że w buddyzmie jest taki scroll, taki zwój znaleźli kiedyś, gdzie są różne piekła, poziomy piekła wypisane, nie? I, no i tam są różne piekła, tam piekło wilków, że cię zjadają wilki, że coś tam. I jest też, może mówię to przez przypadek, a może nie, jest też piekło gówna. Jest piekło gówna, naprawdę? Jest piekło gówna, piekno kału, i gdzie po prostu cię zalewają ekstrementy. Naprawdę? Cały czas. Tak, że fekalne piekło. I to buddyści wymyślili? Tak, no kurde. Na jakimś tam scrollu w Chinach znalezionym. No i to jest trochę to, nie? Trochę czytając tą książkę, to tak miałem, że no, wiedziałem, że muszę ci ją dać do przeczytania, więc porobiłem sobie zdjęcia tych stron, żeby tego naraz nie czytać, bo no, byłem złym sobą, jak to czytałem. Taka pierwsza rzecz, która mnie uderza w tej książce, no, to jest umiejętność Janusza Palikota do tego, żeby wepchnąć jak najwięcej znanych nazwisk lub nieznanych w jedno zdanie. Tak, to prawda. Niesamowite. Bo tak, powiedzmy sobie szczerze, dla osób, które nas tutaj słuchają może po raz pierwszy, normalnie nie jesteśmy tak dobrze przygotowani jak dzisiaj do odcinków, bo dzisiaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy pełno tych fragmentów i nawet możemy zrobić jakiś mini konkurs pewnie na najdłuższe zdanie, jakie znajdziemy. Ja chyba nawet takie zdanie znalazłem. Naprawdę tak. Na pół strony jest to zdanie. No bo też opowiedzmy, jak ta książka jest skonstruowana, albo w ogóle może zacznijmy od tego, kim jest Janusz Palikot w wielkim skrócie. Jeśli ktoś nie pamięta, Jeżeli ktoś nie pamięta, nie wiem, no bo dawno go nie było, też nas słuchają młodsze osoby. No więc tak, przede wszystkim, moim zdaniem, to jest biznesmen / polityk. Tak. Ex-polityk, no bo już się polityką zajmuje. Ex-polityk, no i wrócił powiedzmy jeszcze znowu do robienia biznesików. Ostatnio to przede idzie... wszystkim twórca filozofii wyjebongo. Tak. Też... Bo tak siebie tytułuje w tej książce. I też jest z wykształcenia filozofem, co też się pojawia kilka razy w tej książce. No i też on to bardzo podkreśla, nie wiem, czy to jest ważne dla dalszej historii, ale bardzo często też się gdzieś do tego odwołuje, że jest pochodzenia żydowskiego i też analizuje pochodzenie różnych osób w różny sposób przez całą książkę, więc to jest gdzieś tam ważne, bo to będzie wracało. No co, i związany z Lublinem. Jak byłem pierwszy raz w Lublinie, to każdy, z kim przyszedłem na spacer, to mówił, tutaj mieszka Palikot, że tutaj ten. I co? I niektórzy złośliwi, mnie,
uważają, że jest jedną z osób, która rozpiła Polaków albo dołożyła się w jakiś sposób mocno do tego, bo stworzył na przykład małpki. Tak. Jako format. On w ogóle był też znany jako taki polityk, który no faktycznie robił show. Nie, że a tutaj sobie przyszedł na konferencję z dildo, a tutaj w ogóle powiedział coś tak mocnego, że po prostu potem grillowali to potem przez miesiąc, nie? Wiedział jak zrobić szum wokół siebie, był też twórcą czasopisma Ozon, bardzo niesmacznego z pozycji dzisiejszych czasów magazynu, gdzie pojawiały się paskudne nagłówki. On się trochę z tego próbuje tłumaczyć, tak, w tej książce, bo tam był na przykład nagłówek, jak to było z tymi Żydami? Co on tam napisał? Pamiętasz to? Czy Żydzi mogą być, ja sobie to zapisałem. To się pojawi też to później, się bo pojawi, sobie to zapisałem. Tak. No ale to, że przez lata różne rzeczy robił, to też pozwoliło mu poznać różnych ludzi. I tak właśnie ta książka na tym polega, że po prostu, no przeczytam, co jest z tyłu książki. W kulisach. Wojewódzki, Gessler, Hołownia, Tusk, Kora, Tokarczuk, Kwaśniewski, Szyc, Urban, Czubaszek, Kulczyk, Seweryn, Olejnik, Komorowski, Sikorski, trzy kropki. I to jest, to ma nas zachęcić właśnie, no że po prostu to są anegdoty. Pan Janusz uznał, że... Będzie zbiór anegdot po prostu, ta książka. Tak, on tutaj przywołuje takie słowa, że powiedz mi anegdotę o człowieku, to wtedy będziemy wiedzieć, jakim on jest człowiekiem. W ogóle... Nie wiem, bo niektóre osoby mają o mnie takie pewnie anegdoty, że to niespecjalnie jakoś się składa na mnie, nie? Bardzo ciekawe, że ta książka ma tytuł Kulisy Business Show, czyli jak wydałem 220 milionów i nie ma... Ani w ogóle słowa. Informacji na ten temat. Nie dowiadujemy się. W ogóle się tego nie dowiadujemy. Nie. Nawet półsłówkiem nic się do tego nie tak. odnosi w tej książce, więc to jest tylko i wyłącznie. I tam czasami padają to, jakieś sumy na zasadzie, że na przykład tam musiał na jakiś biznes uzbierać miliard albo coś tam, ale w sumie się nie dowiadujemy potem, co się dzieje z tym biznesem. No co, no to może, bo też się zastanawiam. Ja mogę zacząć od tego zdania, które jest upchnięte. Na ile my możemy cytować, a na ile nie możemy cytować, a na ile powiedzieć. A nie wiem. Żeby wiesz, no jakby... A, też warto powiedzieć, że ta książka to jest recenzencki egzemplarz, więc dziękujemy. Dziękujemy osobom z strony bazarek-palikota.pl, że nam wysłały tą książkę. Bardzo dziękujemy. I też, nie wiem czy widziałeś, pojawiła się druga produkcja pana Janusza o jego domu właśnie w Lublinie. Że jest taki książka? Album, no taki album po prostu super wydany. Że po prostu kapitalizacja... Wow, wiesz, muszę to mieć. Tak, no totalnie. Jak ktoś potrzebuje, to bazarekpalikota.pl. Czy warto kupić tą książkę? To jest może też pytanie, bo ktoś może chce teraz... Od razu dostać odpowiedź. Tak. Bo na przykład nie chcę sobie spoilować tej książki. Czy ona jest tak zła, że warto ją mieć? Nie. Czy dałoby się ją komuś na prezent? No nie. Czy dobrze się bawiłeś, jak ją czytałeś? W jakimś stopniu się bawiłem, ale to bardziej pod kątem tego, to będzie śmieszne. Ale tego, w ogóle tych śmiesznych momentów nie ma aż tak dużo, wbrew pozorom. Jest całkiem jak na taki odcinek, ale to nie jest tak, że moglibyśmy zrobić z tego epopeję na kilka odcinków, tak, i się wozić po tym, jak Janusz Palikot wysmażył po prostu słabą książkę. Nie? Też jest dużo takich rozdziałów, które są nudne po prostu. Nie? Tak. W sensie niektórych osobach widać, że on nie chce im zrobić krzywdy i nie ma nic ciekawego i czasami to są też, to potem usłyszycie, po prostu, że kogoś nie zna, jest na przykład rozdział, nie? Tak. I to jest tylko tyle. I w sumie nie wiemy, po co się tego mieliśmy dowiedzieć. Znaczy ja się... Nic ciekawego nie padło na temat tej osoby. No i 1/3 książki to są zdjęcia, nie? Które w ogóle też się pojawiają, niektóre z nich, wcześniej. Że końcówka od ostatnie tam, no nie wiem, 70 stron to są zdjęcia. No takie rozjechane trochę, takie wrzucone po prostu w kanwie. I te zdjęcia niektóre się pojawiają gdzieś tam wcześniej na stronach, więc... Najwyraźniej ktoś się bardzo śpieszył, żeby to wydać. Oj, więc tak. Nie zdążył sprawdzić, ale wiecie. Ale trzeba powiedzieć, że mało jest literówek, jakiś tak, bo ja się spodziewałem, no bo jak osoby, ktoś może nas słuchał już wcześniej, pewnie tak, to ja nie wierzyłem, że to się wydarzy. I myślałem, że jak wyjdzie ta książka, to będzie pełno literówek, jakichś podwójnych spacji, jakichś takich rzeczy. Nie ma ich aż tak wiele. Tak, ale są za to powtórzenia pewne takich całych zwrotów. Tak. I domyślam się, że pan Janusz po prostu się uparł, że nie, to musi być, kurwa, jak mówię,
ciąg tych nazwisk, to musi być za każdym razem ten sam ciąg tych samych nazwisk. No dobra, to co? Masz długie zdanie, tak? Długie zdanie, zacznijmy, w którym jest dużo żeby nazwisk. Was trochę wprowadzić w klimat, bo to się czyta dosyć szybko z jednej strony, tak. Ale z drugiej strony coś się dzieje takiego dziwnego w mózgu, że ma takie, nie, już odłóż tą książkę. No więc tak, jedno zdanie, uwaga. Razem z Justyną Górecką, Czarkiem Wodzińskim, Mariuszem Terralińskim i Marysią Stasiak do Spinio Monferrato na spotkanie ze Spingardimi, Tomaso i Martą Bornus szczycińską Spingard. To jest jedno zdanie. Tak. I to jest bardzo ważne, że po prostu tyle tych nazwisk tam pada, ponieważ głównie na tym polega ta książka, że Janusz Polikrat mówi, kogo to on nie zna i z kim nie pił. Moim zdaniem to jest taka funkcja na zasadzie, co? Jaką kasę wiszę? Znam się z Tokarczuk, piłem z Miłoszem. Patrz, zaznaczyłem dokładnie to samo zdanie właśnie, że co to za zdanie w ogóle? Jest to rozdział o Marii Peszek. To jest tak, właśnie, to jest rozdział Marii Peszek tak swoją drogą. Powtórzmy to zdanie, może ona nie wybrzmiała. Razem z Justyną Górecką. A weź to tak po aktorsku, tak wiesz. To czekaj, to ja... Cholubek. Po aktorsku to przeczytać? No. To czekaj, przeczytam w ogóle od początku tego rozdziału i kawałek dalej, bo to też jest ciekawie, jak buduje w ogóle swoje rozdziały o ważnych ludziach Palikot. To jest o Marii Peszek. Muszę zacząć od tego, że mniej więcej w 2012-2013 roku, czyli w czasie, kiedy ukazała się Jezus Maria Peszek, chyba druga najbardziej znana, słynna i szokująca płyta Marii Peszek, która w pewnym sensie ją zdefiniowała, jechaliśmy do Piemontu. Razem z Justyną Górecką, Czarkiem Wodzińskim, Mariuszem Trelińskim i Marysią Stasiak do Spinio Monferrato na spotkanie z Spingardimi. Tomaso i Martą Bornus szczycińską Spingard. I tu jest kolejne zdanie, też bardzo istotne. Tomaso jest włoskim artystą, którego dziadek był ministrem wojny. Cała rodzina wywodzi się ze średniowiecza, ma nawet swoją własną miejscowość Spinio. Oczywiście jest w niej też pomnik owego dziadka i pałac, który Tomaso odbudował i zaprosił nas na weekend. To była niesamowita przygoda. To są cztery zdania. Arystokratom, a nie artystą. On jest arystokratą. Arystokratą. No, ale to jest tego rodzaju książka, nie? Że po prostu, a ja tam byłem i to tego, i z nim gadałem, i potem przyjechał Paweł na takim rowerze, i tutaj lody kupiliśmy i sobie pojechaliśmy. To co, może jedziemy po prostu od początku? Jedźmy od początku. Nie wiem, czy masz też tak chronologicznie po prostu, jak to się pojawia w książce, no ale pierwszy jest najważniejszy. Kuba Wojewódzki oczywiście. Tak, i oczywiście tam było takie sranko takie na początku w reklamach, że o, czy on jest tym gejem, czy tym gejem nie jest. W ogóle ten temat w ogóle, czy on jest gejem, on nie jest chyba już specjalnie grzany, dlatego że jesteśmy w XXI wieku i wszyscy dobrze wiemy, że nie jest. No, ostatnio znowu jakaś była imba, że ktoś znowu zarzucał Wojewódzkiemu, że jest gejem. I że on to ukrywa tymi wszystkimi związkami. Ale ja miałam takie coś, kurwa. No i co z tego? Nawet jeśli jest. Dokładnie. What is the big deal? To jest, no nie wiem, w sensie, że mamy się burzyć o to, że on budował się jako kobieciarz i nie jest kobieciarz. W sensie whatever. Co się w ogóle stanie? Nie? Jakie będą konsekwencje tego wszystkiego? A żeby powiedzieć, no to jakby to zdanie, czy Kuba Wojewódzki jest gejem, to w ogóle pada na stronie. Bazarek Palikota, gdzieś tam w materiałach prasowych, to w sensie takich reklamowych. Jezus, to było. Jest okropne. I też trzeba sobie to szczerze powiedzieć, że pan Janusz w książce wyciąga z szafy po prostu brutalnie niektóre osoby, nie wiadomo po co, albo rzuca coś takiego, czy XY jest gejem. Na mieście mówią, że pe. Ale on autuje osoby? Tak, wyautował dwie osoby. No. Co ty gadasz? I to pisze tak wprost, w zasadzie, no bo to jest, on jest gejem i to wiadomo. I też jest to trochę niesmaczne. Nie, to jest okropne. Z czego jedna to jest w ogóle osoba, która nie żyje. Tak. I tak, w sensie po co? W sensie, że ja rozumiem, że to jest z perspektywy pana Janusza, to jest shocking value po prostu, że ej, pamiętacie tego typa? To słuchajcie, on jest gejem. Miał żonę, ale to wiecie. No i to jest takie tak rzucone, tak po prostu o. Albo często to jest na zasadzie, na mieście mówią, że coś tam. Ja nie mogę powiedzieć, że coś tam. Więc no tutaj, jeżeli chodzi o Kubę Wojewódzkiego, no to rozdział polega na tym, że Kuba Wojewódzki, szokujące, jest trudny we współpracy. O, w ogóle bym się tego nie spodziewał. Niemożliwe. I słuchajcie, jest gwiazdorem. Strasznie gwiazdorzy. Co? Człowiek, który ma wpisany w Facebooku, że jest jednoosobową subkulturą i królem TVN-u. Gwiazdorzy. Gwiazdorzy? No. Niesamowite. No i też tutaj pan Janusz, bo jednym z największych sukcesów ostatnich pana Janusza, takich biznesowo-PR-owych, było to, że Iggy Pop wziął udział w reklamie ich, w sensie tam Bucha.
piwa jakiegoś tam marakuja. Tak. No i Kuba Wojewódzki chciał się podczepić pod ten sukces, że to on też brał udział w tym wszystkim. No i tutaj przez parę stron pan Janusz tłumaczy, że to było inaczej, że to on załatwił, że to przez jakiegoś tam polskiego menadżera Iggy Popa i coś tam, i coś tam. I że w ogóle wybrzmiewa z tej książki wielokrotnie to samo zdanie, że deali z wielkimi gwiazdami Hollywood czy muzyki nie robi się tak, że dajesz im walizkę pieniędzy, tylko trzeba mieć jakieś kontakty innego rodzaju po prostu, nie? Że jakiś właśnie ktoś ma polską dziewczynę albo polskiego męża albo coś tam i tutaj kogoś znamy i coś tam. Jest to nudne w chuj, bo jak się nad tym zastanowić, no domyślam się, że tak jest, nie? Co więcej, jestem w stanie też uwierzyć, że jeżeli masz strasznie dużo siana, to jesteś w stanie tak załatwić kogoś, nie? Ja to nie tak... jest tak, że oni powiedzą, o nie. Ja tak nie, miałem... za dużo pieniędzy. No dobra, może za walizkę nie, ale za dwie walizki, w sensie, jeżeli stawka jest walizką, no to dajesz dwie walizki i... No tak, zwłaszcza, że on mówi, że tam o Iggy Popie, że za mniejszy hajs w ogóle udało się go namówić, nie? I tam, że pucowali się do Iggy'ego Popa tą przeszłością partyjną Palikota, no bo on przecież miał pierwszą na przykład osobę trans wprowadzoną do Sejmu, tak? Bo Anna Grodzka. Tak. I to jest takie, no, ja rozumiem, że nawet Iggy Pop mógł się na pewne rzeczy nabrać, nie? I patrzeć z jakiejś tam perspektywy, no ale też trochę śmieszne, że to by zrobił za mniej pieniędzy. Słuchajcie, no to fragment. Nie wiem, z czego dokładnie wynika ta nieśmiałość przy takiej sławie, przecież i licznych talentach, ale na pewno związane jest to z erotyzmem. To jest triada osobowościowa. Ironia, inteligencja i gra erotyczna. Wyuzdane uwodzenie, niekończące się uwagi o charakterze seksualnym. Czyli to, z czego my się napierdalamy od pierwszego odcinka, czyli cimci rimcim Kuby Wojewódzkiego, to jest po prostu oznaka, z tego co rozumiem, no, triada osobowościowa jego. Podoba mi się, że są jakieś mądre słowa, tak, dołączone do tego, że po prostu koleś jest spermiarzem. Tak, totalnie. I po prostu za każdym razem musi o tym gadać. No, jest to niesamowite. No tak. To czekaj, ja przeczytam następny fragment, też o Wojewódzkim, bo mnie bardzo rozbawił. A propos właśnie tego Iggy'ego Popa. Mieliśmy całą masę projektów nie tylko z Iggy'em Popem, ale z niektórymi naszymi markami, gdzie Kuba był albo poza nimi, albo w ogóle był przeciw, jak w wypadku Wyjebongo. To słowo Wyjebongo, w ogóle samo słowo Wyjebongo w kontekście Janusza Palikota jest strasznie śmieszne, bo to jest to, czego się już kiedyś nabijaliśmy, tak, że to po prostu stary ale dziad. Wiecie co, bo ja na przykład nie wiem, na czym polega filozofia Wyjebongo. Ja też? I nie dowiesz się z tej książki, ale dobra, przeczytam dalej, bo pada słowo filozofia Wyjebongo. Po prostu nie podobał mu się pomysł. Jednak jak coś pachniało sukcesem, to zmieniał zdanie jak dziecko, bez żadnego oglądania się za siebie. Kiedy więc zaproponowałem, żebyśmy wypuścili wódkę pod marką Wyjebongo, Kuba się na to nie zgodził. Uważał, że to za knajackie, niskie, zbyt wulgarne. Absolutnie nie chciał szargać swojego imienia poparciem dla czegoś takiego jak Wyjebongo. Szok. Swoją drogą nazwa wzięła się z internetowych komentarzy. Tak pod różnymi postami internauci zaczęli określać moją postawę. Odnosiło się to bezpośrednio do mojego ówczesnego wizerunku ekskluzywnego lumpa czy kloszarda Wyjebongo. Było porównywane z moim dawnym wizerunkiem sejmowym. Zestawiono garnitur i mównicę ze szlafrokiem, pomostem i piwem w ręku. Stąd się wzięła filozofia Wyjebongo. Kubie nie podobała się więc nazwa, ale kiedy projekt był już gotowy i odniósł sukces, okazało się, że Kuba jest jego autorem. Pamiętacie, jak wymyśliłem nazwę? Janusz był przeciwny, cały czas się nie zgadzał na to. Tomek, to ty go przekonałeś? Mniej więcej tak wyglądały rozmowy po fakcie. Wszyscy wiemy, jak było naprawdę, ale przekomarzanie i śmiechu wokół tej sprawy było co niemiara. I to jest taki słodko-gorzki wpis, taki pokazuje, że no taki humorek, on sobie żartował, ale chuj ci w dupę, Kuba. Chuj ci w dupę, Kutasie, ale tylko żarty były. Ja to kumam, ale chuj ci w dupę. Ja zdecydowałem, że nie będziemy robić żadnych interesów z Kubą Wojewódzkim. No, nie będziemy, bo też jesteśmy zablokowani na Instagramie Kuby też, Wojewódzkiego. A, zapomniałem o tym. Naprawdę? Tak. No. Ale to jak w ogóle... to się stało? No bo jak Szymon, przyznaliśmy mu, wiesz... tytuł Smalca jakiegoś tam rok temu, no to Szymon oznaczył na naszym Instagramie Kubę Wojewódzkiego, tak, i zostaliśmy zablokowani na jego Instagramie. Pierwsza więc... edycja. Czyli ej, jest szansa, że Kuba Wojewódzki wie o waszym nie, istnieniu. On na pewno sobie ktoś ma inny prowadzi. Ja znalazłem na portalu spożywczym.pl artykuł z 20 grudnia 2022 roku. Piękny to był rok. No Janusz Palikot właśnie poszerza ofertę wódek Wyjebongo, do Wyjebongo Marakuja i Wyjebongo Granat i udzielił wypowiedzi. Czym jest filozofia Wyjebongo? Ja tutaj może podłożę sobie jakieś w ogóle takie pipiri pipiri pip. Wyjebongo to filozofia życia oparta o luz i dystans.
także, a może przede wszystkim, do siebie, ale bez dekadenckiego olewania wszystkich i wszystkiego. Idea Wyjebongo powstała w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych. Jest taka jak my wszyscy. Wyjebongo ma swoje zasady. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Rób to, czego nikt się nie spodziewa po tobie. O, to... Tego się nie spodziewali dużo osób. No, nikt się nie spodziewa, że zostaną opierdoleni. Nigdy nie bądź akuratny. Nigdy nie bądź nudny. Szukaj nowych kontekstów, zaskakuj, inspiruj, włączaj. Baw się i dziel się zabawą z innymi. Czyste wyjebongo to moja propozycja w filozofii w płynie. Wyłącz wszystkie spiny. Włącz swoje najlepsze emocje dzięki wyjebongo. Mówi Janusz Palikot, kreator, pomysłodawca marki i... rodziny Wódek. Czy Janusz żyje według tego? Tak. Moim zdaniem tak. Totalnie. Totalnie sprawdził tę filozofię. Tak. Więc też nie można mu zarzucić, że... Patrz, ja się na przykład po nim spodziewałem, że ta książka nie powstanie, ona powstała. Zaskoczył cię. Zaskoczył mnie. Wyjebongo. Tak, ale czy tą książką mnie zaskoczył? Nie, czy ja wiem. No, jeżeli chodzi jeszcze o Kubę Wojewódzkiego, wracając do książki, no to... Jako osoba, która pracuje na co dzień ze słowem i ty też, i wymyślamy różne nazwy, nie? Tak. To na pewno wzruszył cię moment, gdzie okazało się po raz kolejny, że, jak mówi pan Janusz, no Kuba jest geniuszem słowa. O Jezu, wirtuozem po prostu. No, Kuba faktycznie ma niewiarygodny talent językowy, jest autorem wszystkich opisów naszych produktów. Wspaniałe są te opisy, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Są one wręcz genialne, pisze pan Janusz. Na przykład... Wódka smakowa, mocno wyprażona. Kukurydza wpłynie na ciebie dobrze. Wpłynie, to jest wiecie, w płynie. Kukurydza wypłynie na ciebie dobrze. Podoba mi się twój wzrok, Magda, w ogóle. To o wódce popcornowej. Uwaga, napój nie umożliwia ci latania. Przepraszam, o wódce popcornowej? Tak. Jezus. Oglądałem kiedyś taką, znaczy kiedyś, kurwa, przedwczoraj. Analizę biznesu pana Janusza i według komentatorów rynku tego alkoholowego podkreślają to, że za dużo jest tych propozycji, w sensie, że nie ma kurwa smaku, gdzie nie ma wyjebongo o tym smaku i rzeczywiście jak ja śledzę pana Janusza i on codziennie tam wrzuca te swoje tam filmiki jak gotuje, no to on codziennie wyciąga jakiś nowy smak, nie? W sensie wiecie, że tam, no tutaj nasz gin wyjebongo z marakują i tam sokiem kurwa z ogórka, nie? I masz takie na chuj, nie? W sensie po co to? I on chyba ma 140 w ogóle różnych tam, wiecie, że bardzo jest szeroki ten, więc też pan Kuba miał dużo do roboty, bo musiał do każdego napisać jakiś genialny opis. Uwaga, napój nie umożliwia ci latania. Uwaga, jeśli czytasz ten tekst, to masz świadomość, że takiego alkoholu nie można pić szybko, byle jak i z byle kim. I kolejne. Ta butelka zawiera wszystko, co Polacy potrafią robić najlepiej. Zboże i wódkę. Wspaniały opis. Tak. Czy wymyśliłbyś taki opis, nie. Szymon? I... O kurwa mać, nie, to jest straszne. Upalone całe ciasto. I to było na chipsach z marihuan. Z suszem. Suszem. No bo nie można mówić, że tam było. I tutaj pan Janusz podkreśla, że to nie były chipsy, tylko to były... Chipsy. Chipsy. Przez ci. Czy to jest nawiązanie do... Nie wiem. Chipy? Nie wiem. Halo, już feministka się odezwała. To jest to, co, nie mogłam się to jest to, co w ostatnim odcinku Mateusz cytował tego Maleńczuka, że to właśnie te kobiety Polki takie są. I tak przeklinają cały czas. Czasami proponowaliśmy jakieś nasze teksty, bo tutaj też jest trochę ból dupy pana Janusza, że on proponował czasami jakieś teksty, a Kuba im mówi, a tam chujowe, ja zrobię. Ale czasami było tak, kto by się spodziewał, że Kubie się nie chciało czegoś robić i trzeba było czekać, kurwa, 3 miesiące, aż on coś zrobi. Szok. Ja mam teraz zagadkę dla Magdy. O Boże. Tylko muszę zobaczyć, czy... Okej, okay. Kto jest tytułowym Bronkiem z tego, co teraz przeczytam? Bronkiem? Bronkiem. Z Bronkiem spędziliśmy razem chyba 10 sylwestrów na Suwalszczyźnie. Mm. Też specjalnie dlatego Suwalszczyzna, ja no bo... Wiem. Mamy... Po jednym. Mamy też wspólną... Witamy w programie Chujowe Anegdoty. Będzie pani odgadywać na czas. Uwaga, to jest, bo to jest też super anegdota. Mamy też wspólną kaplicę wymiotną.
która mieści się w połowie drogi między Budą Ruską a Dzierwanami, gdzie tak goście... Tak zwane womitorium. Tak. To kiedyś, jak nie wiecie, to było w Cesarstwie Rzymskim. Mieli womitoria podobno. Albo wracając od nich do nas, albo do nas do nich, na pewnym słynnym zakręcie zawsze wymiotowali. Czas najwyższy, żeby taka kaplica powstała i powinien ją zrobić Rafał Strumiło, słynny twórca tego typu obiektów na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Lista osób, które tam wymiotowały, jest naprawdę imponująca, ale na razie jej nie podam. Musi jeszcze upłynąć trochę czasu. Myślę, że w drugiej części książki może się taka lista... chociaż w sumie on tam mówi wprost, więc mógłby napisać tą listę. Kto jest tym Bronkiem? Bronisław Komorowski. Wiadomo, no brawo. Ale Buda Ruska to od razu wiadomo, że to jest ten. No ja mam jeszcze tutaj fragment, bo ogólnie ten rozdział o Kubie Wojewódzkim jest też opowieścią o Polsce, to po pierwsze, a po drugie o biznesie właśnie tym całym, że najwięcej tam jest chyba o tym buchu i tym wszystkim. No i tutaj pan Janusz się żali też na kogo? Na kurwa złych ludzi. Złych takich, co źle gadają. Swoją drogą na samym początku była wielka awantura w sprawie bucha, która mocno przeraziła Kubę. Jedna z konkurencyjnych firm, Kombinat Konopny, zarzuciła nam, że w komunikacji marketingowej bucha sugerujemy obecność CBD i THC, których w produkcie nie ma. To był jeden z tych krytycznych momentów, z powodu których Kuba mało co nie zrezygnował z interesu. W sumie musiałem sam dźwignąć ciężar tego napięcia, podobnie zresztą jak i teraz przy kryzysie finansowym. Wtedy się udało i teraz mam nadzieję, że się uda. Czy masz tak, że jak na przykład czytasz taki fragment, to jest ci przykro? Totalnie, ale też się tak zastanowiłem, w sensie, no nie możesz przecież jakby implikować ludziom, Że tam jest THC. A to ewidentnie tak jakby sugerowały te reklamy i cała kampania. I że w ogóle jakby reklamy pana Janusza, to sobie trzeba szczerze powiedzieć, on jedzie po szarości tak total, gdzie się da, nie? W sensie jakby ta wódka nie da ci skrzydeł albo coś tam, nie? No fajnie, fajnie. Ale to nie jest... ja tu mam na przykład przygotowaną taką typową anegdotę z tej książki. Mam kilka takich zaznaczonych, żebyście tak poczuli, jak to jest wejść w głowę Janusza Palikota. Bo w ogóle trzeba przyznać, że ta anegdota o Bronku, ona jest jedną z najlepszych. Tak. No bo tam przynajmniej coś fajnego, jakieś żygi, coś tu się tam dzieje, a ogólnie... Jest Suwalszczyzna. Jest Suwalszczyzna, a najczęściej te anegdoty ograniczają się do tego, że nic się nie wydarza. Tak. Jest duża szumna zapowiedź, że on ma milion anegdot związanych i że w ogóle nie wiadomo, którą wybrać, a potem daje najnudniejszą. No więc tak. I to jest cały jakby akapit, w sensie, że jest oddzielony na górze i na dole trzema jakby gwiazdkami, więc uwaga. Kuba bardzo przestrzega, żeby wyglądać na najmłodszego w towarzystwie. Kiedyś spotkaliśmy się w hotelu Warszawa, dobrze to pamiętam, na 6 piętrze. Miałem na sobie spodnie uszyte przez Monikę, żonę. Boże, wrzasnął w obecności Tomka Czechowskiego. Janusz wygląda najmłodziej z nas wszystkich. To jest niedopuszczalne. Koniec anegdoty. Koniec anegdoty. I tak to sobie leci przez 200, kurwa, 50 stron. Czekaj, bo ja też sobie chyba wynotowałem jedną taką gówno anegdotę. No, jeszcze jedną, bo ja mam ich sporo, ale tutaj wrócił temat mi bliski mojemu sercu, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak była pandemia, to nasi celebryci ustawili się w kolejce piersi po szczepienie, bo są najbardziej zagrożeni. No i tutaj pan Janusz właśnie wyciąga trochę tak pana Kubę Wojewódzkiego, że wpadł w absolutną panikę, że zachowywał się jak Putin, utrzymywał odległość od rozmówców, w ogóle z nikim się nie witał, że tylko SMS-ami po prostu i męczył pana Janusza, żeby mu załatwił szczepionkę po prostu, tak jak tutaj pisze pan Janusz. Kontakt z osobą, która zgodziła się na zaszczepienie Kuby, zdobyłem dzięki Agacie Bielik-Robson. Więc tu pan Janusz wyciąga po prostu, że tak, że no bo my jesteśmy tutaj, wiadomo, znani, więc my potrzebujemy szczepionek. Lepszy sort. Tak. No i że po prostu jego lęki powodowały, że te dziwne zachowania ciągnęły się przez całą falę zachorowań jeszcze po jej zakończeniu. Było to nieustanne mycie rąk po każdym uścisku dłoni, sterylizacja spirytusem przed spotkaniem, po wyjściu z niego, nieustanna dezynfekcja. No, panie Januszu, no jakby wszyscy to robiliśmy, nie? W sensie ja tak przynajmniej pamiętam, że tak to wyglądało. Ale, no i tutaj wiadomo, szczepionki szczepionkami, ale co może nas uratować przed wódeczka zagrożeniem? Oczywiście, i to jaka konkretna? Wyjebongo. Ja na COVID nie zapadłem, jako jeden z niewielu w naszym towarzystwie. Wszyscy inni chorowali, łącznie z moją żoną.
Nie wiem w ogóle, jak to było możliwe, że moja żona, z którą mieszkam pod jednym dachem, zachorowała, ja nie. Spotkałem się w tym czasie z tysiącami różnych ludzi, prawie każdy z nich później chorował. Mnie to jakoś omija. Kubę zresztą też nie chorował. Być może związane to jest z buchem, z dość regularnym piciem wybuchowej i bucha. Nie tylko piciem, być może trzy kropki. Nie wiem, co to ma znaczyć. W ogóle to jest niesamowite, bo wiadomo, że ten biznes ma się średnio, ale on na każdym kroku jakby próbuje nam dalej wepchnąć tę wódkę do gardła, nie? No i chyba dotyczy to nie tylko mnie, gdyż całkiem niedawno, kiedy nadeszła kolejna fala zachorowań, dwóch moich znajomych wybrało się na wesele. No i potem jest cała anegdota, że po prostu wzięli ze sobą dwie butelki wódeczki od pana Janusza i wszyscy zachorowali na tym weselu i nie zgadniecie, dwie osoby nie zachorowały, zgadnijcie kto? Oni, kurwa, bo mieli tę butelkę. Wow. Jest to niesamowite. No i tutaj pan Janusz kończy. Wódka wybuchowa antykowidowa? Znak zapytania. No nie wiem, nie wiem. To już każdy musi sobie odpowiedzieć, czy to jest możliwe, czy nie jest. No nie wiem. Ja bym chciał przeczytać. Ja wiem, że to jest trochę dalej i nie po kolei, ale po prostu już po prostu mam tak, że no. Jezu, muszę. No. Oleszku Balcerowiczu. Bo to jest, kurczę, no po prostu jest jaka postać. I ja bym chciał to tak wyrwać z kontekstu trochę. Czemu nie? Wyrwać Leszka Balcerowicza zawsze. Bardzo mnie bawi, bo to jest jakiś taki wstęp do tego, co teraz przeczytam, ale przeczytam bez tego wstępu, bo to mnie bawi. A, też to wyciąłem. Też to wyciąłeś. Tak, tak. Dobra, uwaga, czytam. Rozmowa, rozmowa, rozmowa. Debata, debata, debata. Argumenty, argumenty, argumenty. Kontrargumenty, kontrargumenty, kontrargumenty. Debata, rozmowa, argumenty. Debata, debata, debata. Rozmowa, rozmowa. Leszek na śniadanie przyszedł w krótkich spodenkach. Debata, 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 argumenty, kontra, rozmowa, wymiana myśli. Debata, 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 debata. Argumenty, program, idea, program, idea, program, idea, program, idea. Debata, debata, społeczeństwo. Wypiliśmy trzy kieliszki wina. Debata. Jutro jedziemy do Guciowa na Roztocze podebatować. Jedziemy, debata, jedziemy, debata, jedziemy, Guciów. Zwiedzamy, jemy zupę. Debata, rozmowa, debata, argumenty. Wracamy, jemy. Debata, ogrom trudności. Społeczeństwo, ogrom, debata. Jesteśmy przy kolacji, podebatować. Wypiliśmy trzy kieliszki wina. Rozstanie. Planujemy jeszcze raz. Za jakiś czas. Trzeba przedyskutować. Ogrom. Społeczeństwo. Mateusz, pięknie to przeczytałeś. Jakbym tam był w ogóle, się poczułem... Kurwa, no. 10/10. Ja myślę, że można z tego zrobić jakieś czytanie performatywne z tego fragmentu. No, no to właśnie już się wydarzyło. Trzeba wysłać Oli Kasprzak, niech ona na slam pójdzie z tym po prostu. I zobaczymy, co się wydarzy. No, jest parę momentów w tej książce, gdzie pan Janusz wybitnie chce coś literacko po prostu się zabawić. No. No bo on generalnie tutaj się głowi nad tym, co powiedzieć o Leszku Balcerowiczu, no bo on jest takim człowiekiem po prostu ciekawym, tak, nie? To jest maszyną. Ale myślisz, że to tak miało być? Czy, a może to jest taki draft, że tam miało zostać to wypełnione treścią, ale ktoś nie zauważył, nie? Nie, to tak miało być. Tak miało być. Ja wiem, że Balcerowicz zawsze pierdoli to samo, na zasadzie, o, Rydek sam wyreguluje tam, kurwa, a Janusz Paliko, no faktycznie rynek, no. No faktycznie. Niskie podatki. Niskie podatki. Ulgi dla przedsiębiorców. Więc ja nie wiem, o co się oni się tam kłócili, bo nie jestem w stanie raczej sobie wyobrazić, że oni się o coś kłócą. Panie Leszku, pan jest geniuszem. Nie, nie jestem. Nie, jest pan. Kontrargument, argument. No i tak to sobie leci. Co? No już o Kubie Wojewódzkim chyba co miało być powiedziane, to już zostało powiedziane. O Gimpopie, to skracając wielce, pan Janusz Palikot, mimo że zrobił z nim ten klip, nie był fanem. Ale za to był fanem Adama Struga, który kiedyś się pojawił z folkowej policji dawno, dawno temu. Mhm. I jest większym fanem Adama Struga niż Iggy Popa. To co jest ciekawostką jakąś dla... Teraz Janusz, który nas słucha, który jest z folkowej policji, też ma... Wow! Więc też się pojawia Adam Strug tutaj w tej książce. Jest kilka w ogóle takich postaci, których się nie spodziewałem trochę. Kogo się nie spodziewałeś? No zapomniałem na przykład, że Masecki, Młynarski pracowali z panem Januszem. Jest dosyć duży wątek jakiś taki z nimi poruszony. Tak, ja w ogóle mam tak, że oczywiście dużo, też spoko ludzi się tam pojawia, fajnych nazwisk i nie jestem w stanie, w sensie mi się wydaje, tak zupełnie serio, no, że raczej jakbyś poszedł się napić z Januszem Palikotem, to pewnie byłoby spoko. No jasne. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś strasznie niefajne doświadczenie, nie? Że wydaje mi się, że... Bo ja rozumiem, czemu on był tylu w stanie ludzi namówić na ten swój biznes, nie? Roztacza atmosferę takiego gościa, który w zasadzie chyba się nie unosi za bardzo emocjami, nie? Że jeżeli już to robi, to bardzo naokoło i bardzo sprytnie, trochę jak z Wojewódzkim w tej książce, że z jednej strony strasznie mu jedzie, a z drugiej strony podkreśla, że no to tylko taki humorek, nie? I że tutaj lekko sobie tutaj żartujemy z niego, ale ja tak naprawdę... Ja cię kocham, Kuba, ale to takie, to no.
A w ogóle słuchałem wywiadu u żurnalisty. O nie. Słuchałeś tego wywiadu? Nie. Ja sobie przesłuchałem z ciekawości. I tam żurnalista gada sobie z Januszem Palikotem i on na przykład mówi, że on nie ma pretensji do Wojewódzkiego za to, że on tam go trochę naobrażał przy okazji tego całego... No bo Wojewódzki, nie wiem, czy wiesz, co powiedział w ogóle o Palikocie. No powiedział, że nikt go nigdy tak nie nabrał i że to było najgorsza współpraca, jaką miał w życiu. No generalnie bardzo niefajne słowa, a Janusz powiedział, no że no, tak musiał powiedzieć. No co musiał powiedzieć? No to właśnie to musiał powiedzieć. Ale podkreślił, że on tam finansowo za nic nie odpowiadał, więc... W sensie Wojewódzki. Tak, że Wojewódzki. No, że to wszystko on, że bierze na siebie, więc... Słuchaj, kolejny rozdział, bo tam o tym Iggy Popie nudne to jest po prostu, że tam zrobili współpracę. No fajnie, zrobili współpracę. A ty chcesz tak po kolei każdą postać przelecieć tutaj? Nie ma sensu. No może nie całe, ale po prostu tutaj mam na przykład... Katarzyna Wankę. I tutaj jest jedna rzecz ciekawa, że pojawia się dwa razy to samo zdanie, nie? I to zdanie brzmi tak. I choć była blisko związana z Grzegorzem Jarzyną, Krzysztofem Garbaczewskim, pracowała dla Krystiana Lupy i wielu innych, to nigdzie długo nie zagrzała miejsca. I na kolejnej stronie jest... Katarzyna Wankę była partnerką znanych reżyserów Jarzyny czy Garbaczewskiego i miała bardzo duży wpływ na ich przedstawienia, na całą dramaturgiczną stronę tych spektakli, ale była też blisko Lupy i innych wielkich reżyserów, którzy stworzyli polski teatr, drugi, trzeci, najlepszy, najbardziej poważany teatr na świecie. To wszystko było jedno zdanie w ogóle. I te zdania są obok siebie. Nie wiem, w sensie, czy to jest aż tak super ważne, myślę, żeby... że ktoś odesłał tę książkę Palikotowi i powiedział, weź coś tam dopisz jeszcze, żebyśmy mieli trochę więcej stron. I on tak przelatywał po tych anegdotach i mówił, dobra, to sobie dopiję. To z kim była ta Wankę? No i też jest anegdota bardzo, bardzo fajna, że i bardzo śmieszna, że... Poczekaj, czy ja umrę ze śmiechu, jak ją przeczytasz? Czy no, Magda ja tutaj będzie się zaśmiewać? Ja ci ją opowiem swoimi słowami, żeby nie było, że po prostu czytamy całą książkę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mhm. Jest imprezka, nie? Ludzie się bawią, tańczą, ktoś tam je coś, śledzia powiedzmy, ktoś je śledzia, bo jest dużo śledzia w tej książce, ktoś sobie je śledzia, ktoś tam sobie tańczy i lecą piosenki z lat 90., a nawet chyba jeszcze 80., jak pisze pan Janusz. Mhm. I na przykład leci Bajm i Katarzyna Wankę, wyobraźcie sobie, krzyczy do pana Janusza, zmieniając tekst, zabawnie dosyć, Janusz nie daruje ci tej nocy. Kumacie to? Mhm. Że na przykład... Ale to jest zabawna anegdota. Bo może nie rozumiecie, bo jakbyśmy byli na przykład gdzieś na dyskotece, powiedzmy, i by leciała piosenka na przykład właśnie Józek nie daruje ci tej nocy, mhm, to ja bym zmienił Mateusz nie daruje ci tej nocy. Ale I słuchajcie, to jest zła anegdota, bo ja nie jestem znaną osobą, ale jak ja bym był, i podstawcie sobie pode mnie kogoś znanego. Raczej podstawię sobie. Andrzej Saramonowicz. Chciałem powiedzieć doktor z TikToka, ale może być Andrzej Saramonowicz albo Miłosz. O, Miłosz dobra. Bujacz jakby tak zrobił, no to jest od razu śmieszne. Od razu, nie? No to prawda. Tak, a jak ja to, no to nieśmieszne. Ale w ogóle całkiem dziwne, że w żadnym miejscu Janusz Palikot nie napisał, no trzeba było tam być. Żeby tak chociaż, wiesz, w swojej własnej obronie, ale... jakoś tak autoświadomie, nie? Wobec tego, co napisał. Może to nie jest śmieszne, jak to pisze, ale jakbyście tam byli, to bardzo się śmialiśmy wszyscy. Ale... Słuchajcie, bo gadacie już pół godziny, ale ja tak czuję, że teraz jest czas na segment Grubsona. Segment Grubsona? Ma być taki segment? No, w komentarzach na grupie była gorąca prośba. Ale niestety nie ma... Grubson się... Kurde, nie pojawia się Grubson w tej książce. W książce się nie pojawia. A jaka mogła być może anegdota z Grubsonem? Ale Grubson jest w twoim sercu, Mateusz. Że jest w moim sercu? To może Grubson, który by promował Wyjebongo? Lepiej Wyjebongo! Wyjebongo! Łajajaj! Łajajaj! Gdzie? Janusz, straciłeś szansę, mogłeś mieć... Mogłeś mieć Grubsona, który... I wtedy by biznes nie upadł. No. I cześć na ciecie kury, wypijemy, wyjebanko. No.
Nie tak. Mogę oddychać. Słuchajcie, jak jesteśmy przy gwiazdach filmowych też, no to jest rozdział. Jest rozdział o... O Jezu, Krystian Lupa. Pojawia się Krystian Lupa, jest cały rozdział o Krystianie Lupie i widać, że typowo pan Janusz nie zna się dobrze z Krystianem Lupą, ale bardzo chciał go zawrzeć tutaj bardzo w tej książce. Bardzo chciał napisać Krystian Lupa w swojej książce. Tak, i ogólnie są dwie anegdoty takie główne o Krystianie Lupie. Jedna jest dosyć śmieszna, że Jerzy Urban miał portret Krystiana Lupy w jakimś bardzo eksponowanym miejscu w swoim domu i zaprosił tam Krystiana Lupę. Jest to strasznie śmieszne, że Urban miał Krystiana Lupę, jak się tego zastanowić. Jeszcze młodego, w ogóle jakiegoś ze studiów. I no, Krystian Lupa tam poszedł, ale no, palił, ale się nie zaciągał, że nie sprawiała mu ta wizyta po prostu radości. I Urban z żoną chcieli dać mu ten obraz. No i nie wiedział, jak to rozegrać pan Krystian Lupa i po prostu przyjął, ale nie chciał go do siebie do domu. Chciał, żeby on został tam, gdzie wisiał. Na co pani Urbanowa powiedziała, a to chuj. To jest całkiem śmieszne. To jest całkiem śmieszna wizyta. To akurat prychło, jak tak, to czytałem. Tak, ja też pamiętam, że jest to bardzo randomowa. Myślę, że w ogóle to była pierwsza anegdota i miał, no dobra, no to jeszcze 150 i mam książkę, nie? No bo druga już nie jest taka w sumie ciekawa, bo druga jest, że pan Janusz uznaje... A, i to jest jedyny raz, kiedy ktokolwiek tak o Krystianie Lupie powiedział tak swoją drogą. Ja myślę, że nikt nigdy nie obraził nie tego wielkiego artysty. Też, że tutaj pan Janusz napisał na swoim blogu recenzję jednego ze spektakli Krystiana Lupy Imagine w Teatrze Powszechnym. No i zasnął po prostu na tym spektaklu. Tak. I on uważa, że to dobrze, że zasnął, bo jak jest dobry spektakl teatralny, to to jest coś... bo to Magda, ty pracujesz w teatrach więcej niż Mateusz w sumie. No. Co chciałem? A, że bo pan Janusz tutaj na podstawie anegdoty ze starą regułą Jana Kota, wybitnego krytyka teatralnego, on uważa, że żeby totalnie odczuć przedstawienie teatralne, to trzeba zasnąć na nim. Że wtedy jesteś tak blisko snu, że ten spektakl jest blisko snu i ty jesteś blisko snu, więc się tak po prostu kurwa łączycie w tym śnieniu razem. Czy to jest prawda? Tak, potwierdzam. A, to dobrze. Okej, okay, dobra. Dobrze. Kurde, to na moim spektaklu chyba nikt nie spał. Tam za dużo się dzieje. Za dużo się dzieje. Jest śmieszne. Powinienem coś nudnego tam wrzucić. A, no bo też ten spektakl twój trwa 1,5 godziny, a tutaj trwa 8 godzin. Imagine trwa 8 godzin? Nie. Imagine chyba nie trwa tyle. Ale bywały i takie. Słuchajcie, ktoś mówił Agnieszka Holland? Agnieszka Holland. A też sobie zaznaczyłem Agnieszka. Tak, a ja tu w ogóle to jakoś skróciłem, bo ogólnie książka jest tak skonstruowana, nie wiem czemu, kurwa, nie jest alfabetycznie, tylko jest po prostu ci najwięksi na początku. W sensie, no, Wojewódzki, a potem właśnie Lupa, Holland, Tokarczuk. No i właśnie anegdota o Agnieszce Holland jest taka, że pili i jedli w knajpie. Niebywałe. I żona jakiegoś chłopa, który był szefem warszawskich łazienek, zaproponowała, że może się napiją z jednego kieliszka tekili, a był środek pandemii. No i pani Agnieszka Holland powiedziała, że chyba popierdoliło tutaj towarzystwo i ona wychodzi i wyszła. I Janusz to opowiada jako takie, nie no kurwa, co to jak tak można? Ale wolę? Była akcja, tak. Ale się narobiło. I ja wiem, no tak, w sensie no, ja wiem, że ty Janusz uważasz, że odwyje bongo, to ci się nic nie stanie, no ale picie z jednego kieliszka w środku pandemii, no nie. No faktycznie było pewnie jakieś średnie, nie? I jeszcze tam, no bo to jest taki, rodzaj tekili, że trzeba się napić z jednego kieliszka, bo inaczej to kurwa coś tam, nie? No niesamowita jest to książka, bo no, anegdota jak anegdota, znani ludzie przyszli, a tam jeszcze Olga Tokarczuk, słuchajcie, brała udział w tym. O! A propos noblistów, bo tutaj pada jest jeszcze większy noblista, no tak. Bądźmy szczerzy. Jest czterech w ogóle. Tak, bo poznał wszystkich czterech i tu jest o Miłoszu. Postanowiłem po inauguracji wykładów podziękować Miłoszowi za tę współpracę. No bo on tam coś mu przyniósł, coś tam pogadał, tam pierdolenie. Chuj z tym. Kiedy zostałem po raz drugi umówiony na spotkanie pod wpływem jego zachwytu nad panem Tadeuszem, bo on mu wódkę przyniósł, tak, pan Tadeusz. Na co innego. Zrodził się w mojej głowie pomysł wykonania wódki o jego imieniu, wódki Miłosz. To fajny pomysł. I tak narodziło się wyjebongo.
Zdeformowany kuzyn po prostu miał być. Umieszczenie popiersia poety z perspektywy profilu to rzecz wzięta z owego pana Tadeusza, na którym widnieje Mickiewicz. Limitowane 10 butelek zaniosłem nobliście w prezencie. Wie pan, teraz to jestem już całkiem jak Mickiewicz skomentował. I teraz uwaga, co teraz pada? Być może filozofia wyjebonego nigdy by się nie urodziła, gdyby nie tamto doświadczenie. Znajomy z Krakowa mówił mi, że wszystkim, którzy go odwiedzili, Miłosz pokazywał nie swoją nową książkę, tylko butelkę wódki z jego popiersiem i dodawał: to najlepsze, czego w życiu dokonałem. No. Wow. Tak. Ale podoba mi się, że jest anegdota o nobliście i trzeba wepchnąć filozofię Bejbongo. Puenta. No, tak samo jak zresztą w... Jeżeli chodzi o Pawła Pawlikowskiego, czyli reżysera na przykład Zimnej Wojny albo Idy, no, że okazuje się, jest cała anegdota o tym, że, no bo jest, nazywa się rozdział Paweł Pawlikowski, czyli Joaquin Phoenix pieniędzmi nie... Joaquina Phoenixa pieniędzmi nie skusisz. Joaquina się mówi, Joaquina. Tak? Jesteś pewien? Joaquina? Ja będę mówił Joaquina od dzisiaj. A jak ale... się mówi? Nieważne, lecimy Joaquina? Dalej. Joaquina? Joaquin chyba. Joaquin. No to Joaquina. Joaquin. Ja chyba nigdy nie mówię tego na głos. Joaquin. Joaquin Phoenixa. Pieniędzmi nie skusisz. A nie mówi się Joaquin? Dobra, nieważne. Nieważne. W różny sposób. Anakin Phoenix. Anakina Phoenixa. I się okazuje, że anegdota jest taka, że wiedziałem, że realizuję zdjęcia do nowego filmu, którego jeszcze nie ukończył, ten Pawlikowski. Właśnie ja zapomniałem o tym, że będzie film z Joaquinem Phoenixem, który genialnie wypadł w roli tytułowego Jokera. Nie spodziewaliście się, że się pojawi Joker w książce Janusza Palikota, co? I tutaj mocne słowa, że ten występ Joaquina Phoenixa sprawił, że stał się legendą. Jakieś zdanie na ten temat? Że Janusz Palikot? Nie. Ej, a patrzcie, wiecie jak będzie Janusz Palikot po angielsku? Joaquin Phoenix. Nie, czekajcie, będzie Joaquin, ale... Palikot. Pali to będzie Bern. Berncut. Berncut. Joachim, Joaquin Berncut. Tu musieliśmy niestety przerwać na chwilę nagrywanie, ponieważ Mateusz musiał zwymiotować mój żart i po chwili wróciliśmy z powrotem do nagrań. No. O, dobra, to kolejna zagadka. No. Uwaga, zagadka. Magda. O kim to jest? Mm-hmm. Sokrates z Żyrardowa. No. Taka postać, co już mało jest aktywna dosyć, ale kiedyś była bardzo. Fajny, taki męski koleś. Z polityki. Związany z polityką. Tak. Obyśmy mogli mu smalca, kurwa, co roku dawać. Nawet jak on nie jest aktywny, to i tak coś tam po prostu nawykręca trochę. Janusz Korwin-Mikke jest z Żyrardowa? Nie. Nie mam pojęcia. I to jest trochę prześmieszne. Ryszard Petru. Nie. Nie, no i dobrze, uwaga. Leszek Miller. A. Leszek Miller, no. I w zasadzie nie za bardzo wyjaśnię, dlaczego ale tak na niego... Ale czemu Sokrates? Nie mam pojęcia. No bo on jest taki, że lubi tam przemyśleć sobie różne rzeczy. W sensie i ma te swoje krotochwile takie rzuca. Ma to widzisz. Leszek to Miller. Lepiej to zrozumiałeś niż ja. No, że no tam rzuca, wiecie, że tam mężczyznę się poznaje potem jak kończy, albo tam szorstka przyjaźń, albo coś tam, że lubił sobie rzucić takim bonmotem. Ale a propos Edyty Herbuś, bo kurwa przerwaliście. A właśnie, przepraszam. Mi. Edyta Herbuś. Anegdota jest taka, wstrząsająca zupełnie, że ona była z Mariuszem Trelińskim, który jest operowym reżyserem, legendarnym. Mm-hmm. Nie wiem, nie znam się totalnie, w sensie opera to jest najmniej chyba z kultury mój... No tak, też nie mój obszar, powiem w ogóle szczerze. Nie wiem. No ale jakby wierzę na słowo, że jest legendą jakąś taką, w sensie jest chyba najbardziej znanym operowym reżyserem w historii Polski czy coś. I anegdota jest taka, że ludzie rozpoznawali bardziej Edytę Herbuś niż Mariusza Trelińskiego. Wyobraźcie sobie, że bardziej jest rozpoznawalna osoba, która... Cały czas jest w telewizji. Cały czas jest w telewizji i gra w serialach i jest w Tańcu z Gwiazdami non-topper, a nie chłop, którego interesuje... Opera. Opera. A operę interesuje w Polsce nie wiem ile osób, ale... 10.
Nie no, nie, no ale, tak realnie, ale mało, statystycznie mało. No, myślę, że bardzo mało, więc nie wiem, czemu to miałoby być zaskakujące. Ale jest w tym takie właśnie pseudointelektualne na tadencie. Dla mnie to Mariusz Treliński jest ten, no spokojnie, w sensie dziwić się, że tak jest, to nie wiem. Wyobrażam sobie, że jak on to mówił, opowiadał to komuś o Mariuszu Trelińskim i Herbuś to zawsze robił, to był taki napuszony, jak to mówił i się śmiał sam z siebie. No wyobraź sobie. No do Edyty Herbuś podchodzą i nie wiedzą, z kim ona jest, jak wspaniałym mężczyzną. Geniuszem. No a jest Hołownia. Okazuje się, że pan Janusz dał pracę Szymonowi Hołowni. Ja o tym wiedziałem z podcasteksu, oni gdzieś tam o tym wspominali, tak, że właśnie jak chcecie więcej, no znam podcasteks o tym opowiedział, chyba cały odcinek o tym jest. Więc no, pan Szymon Hołownia, okazuje się, szok, ma bardzo konserwatywne poglądy. Co? Jak to? Przecież on tak śmiesznie gada w tym Sejmie. On tak gasi tego Suskiego. Ale nie, no on jest fajny chłopak. No i właśnie tłumaczy się z... czy Żydzi są mądrzy? W Ozonie była okładka, czy Żydzi są mądrzy, i był Einstein po prostu na okładce. Aczkolwiek była gorsza chyba z tym zakazem pedałowania, tak? Że jesteśmy homofobami chyba, to była taka okładka. Że Polska to nie jest kraj po prostu dla LGBT. I wtedy już była inna ekipa, to już nie było za Hołowni, tylko to była kolejna ekipa, czyli frondowców. Ci, którzy... No i pan Janusz ich zatrudnił, żeby sobie robili gazetkę, ale właśnie mówi, że... No właśnie, że przepalił, ale się nie zaciągał. Że mu to w ogóle nie sprawiało przyjemności, jak oni robili te okładki. I że w końcu odciął kurek z pieniędzmi. Że stwierdził, że już dosyć tego. Ja w ogóle mam tutaj kolejne pytanie do Magdy. Ale naprawdę to jest w twoim temacie, Magda. Ja myślę, że powinieneś takie rzeczy wiedzieć. I tutaj ja nie mam wątpliwości, że od razu odpowiesz, zgadniesz od razu. Jaka jest taka ważna postać w historii Polski, bez której by nie było ruchu feministycznego? O, właśnie. W Polsce. No taka ważna postać, taka, gdybyś miała jakąś wymienić. Agnieszka Graf. Nie, to nie. Jan Paweł II. Nie. Ale bliżej, to jest tym mężczyzną. Matka Boska? Okej. Nie wiesz, nie jesteś prawdziwą feministką, bo chodzi o Janusza Palikota. Więc uwaga, to jest w dziale o korze. Spotykałem... Nie tylko, bo to się kilka razy pojawia przez całą książkę, bo to jest chyba tak zrobione, żeby każdy rozdział, jak sobie przeczytał osobno, żeby zawsze się tego dowiedzieć właśnie. Spotkałem się z Korą, często w okresie, kiedy byłem członkiem Polskiej Rady Biznesu, zastępcą Jana Kulczyka w ramach Klubu 21, do którego należała Henryka Bochniarz, Magda Środa, Janina Paradowska i wiele innych wpływowych kobiet. To a propos tych zdań. Można powiedzieć, że to był początek całego ruchu feministycznego, który dzisiaj triumfuje. Właśnie tam należy szukać zalążka środowiska, która zaowocowała dzisiejszą karierą Barbary Nowackiej i innych, nie umniejszając im talentów, czy ogólnie problematyką kobiet w polityce. Należy jednak wspomnieć, że nie tylko Kora i Klub 21 zdecydowali o rozwoju tego ruchu. Gdyby nie Maria Janion i jej słynne seminaria, cały ruch feministyczny też pewnie nie miałby siły przewidzieć środowiska. Ale wiadomo, że głównie to Janusz Palikot. A propos Barbary Nowackiej, bo pan Janusz tutaj... daje nam przepis na to, żeby polityczka była dobrą polityczką, postacią wybitną, no to jakbyś miała wskazać, Magda, pięć cech, które polityczka powinna mieć, to wymień trzy najważniejsze. O tak, trzy najważniejsze cechy. Według Janusza Palikota? No. Według Janusza Palikota. Według Janusza. Ładna. Tak. Nie, trafiłaś. Uroda. Jest na drugim miejscu. Dobrze ubrana. Nie, to nie jest cecha. Dobrze. Co on tam jeszcze? No, nie gada za dużo. Nie, no już bez przesady. Inteligencja i wykształcenie. Już takie masz niskie o nim zdanie. No, przepraszam. Ale z tym jednym trafiłeś. Inteligencja, uroda i wykształcenie. Oprócz tego niezależność finansowa, doświadczenie życiowe, rozumienie cyklu politycznego życia partyjnego. Wszystko ma, musi tylko całkowicie uwierzyć w siebie. Najlepsze sukcesy dopiero przed nią. I też bardzo często pan Janusz kreuje jakby tutaj nam taką rzeczywistość. Oczywiście musi wspomnieć o tym, że Barbara Nowacka była z Adrianem Zandbergiem, no bo wiadomo, przecież bez tego ten obraz by nie był po prostu pełen. No i też ma ból dupy, że po prostu wtedy Zandberg z Razem powstali i zniszczyli wejście Palikotowi. O, tak, on to kilka razy pisze w tej książce. Tak. I Millerowi w tej koalicji takiej dziwacznej, która wtedy powstała.
Ale... W ogóle to też jest strasznie śmieszne, że Palikot miał mieć jakąś dziwną koalicję, która miała być, zdaje się, lewicowa właśnie. Tak. I to jakby porównywanie z Zandbergiem, który no, jakby no bo przecież no jest jednak gościem lewicy. No w sensie, a Palikotem... Że chyba ktoś jakby nie zagłosował na wtedy na Zandberga, to by zagłosował na Millera po prostu, nie? No nie wiem, bo to już było grubo po aferze Rywina i po tych wszystkich tam historiach. Jeszcze chciałem jedną rzecz tylko wspomnieć, bo to chyba będzie moje nowe guilty pleasure, czyli Magda mówiąca antyfeministyczne rzeczy. Tak. I potem rolki no będzie z tego właśnie wycinać. Jest mi niedobrze teraz. Ale będę bo też, płakała. Bo też bardzo, bardzo często pan Janusz podkreśla, bo widać, że ma chyba jakiś, nie wiem, albo kompleks, albo właśnie może jest z tego dumny, że żeby być wpływową osobą, to fajnie się fajnie urodzić. Żeby być z inteligenckiego domu, nie? Że jednak o wiele łatwiej właśnie, jak masz, on tutaj to pisze wprost, że to jeżeli mamy masz, to trochę utrudnione już no teraz, tak, już ale na przykład nasze dzieci, jeżeli jakiekolwiek będą, no to już będą miały łatwiej, nie? Że będą książki w domu, coś tam, no i właśnie on tutaj pisze wprost, nie? Że jak ktoś ma ojca profesora czy profesorkę, no to będzie mu o wiele łatwiej wejść do polityki, bo już się rodzi z takim, i on kurwa używa tych takich pretensjonalnych po prostu, że już się rodzi z tą pewną dozą takiego obycia ze światem i ze światem książki i ma wewnętrzne życie bardzo bogate i ukulturalnione i no, więc tak o nie. Ja bym już zmierzał do końca, bo ja nie wiem, czy tam jeszcze faktycznie się czai jakaś dobra anegdota. Ja bym może, przejdźmy już do podsumowania. Ja bym podsumował w ogóle tę książkę jakimś takim... Czekaj, ja jeszcze rzucę tylko na koniec, bo nie powiedzieliśmy o tym. Są też teorie spiskowe w tej książce. Czyli które? Że pan Weichert, od TVN-u, pan Weichert, Jan Weichert i Jan Kulczyk zginęli podczas, znaczy umarli podczas operacji za granicą, w Austrii, a tutaj jak pan Janusz pisze, no Austria to zawsze było miejsce starcia różnych po prostu wywiadów zachodnich, wschodnich. No i może to nie było dobre miejsce, żeby to robić, nie? No bo w Polsce by to się nigdy nie wydarzyło, bo jak pisze pan Janusz, nikt z lokalnych profesorów nie pozwoliłby sobie na coś takiego, że nie ma stałej obecności pielęgniarki. A propos też teorii spiskowych, to w podcaście u żurnalisty Janusz Palikot mówi, że cały ten w ogóle upadek tej jego firmy, no to jest gra polityczna PiSu. Wiadomo. To PiS po prostu... Do spółki z Janem Śpiewakiem, który tak. jest albo najmniej wpływową osobą na świecie, albo najbardziej wpływową, w zależności od tego, no nie wiem, w sensie wydaje mi się, że nie jest jakoś super. Podoba mi się, że jest wspomniany w ogóle Jan Śpiewak w tej książce w jednym miejscu, jako syn. Tak, że nie... Pada Paweł Śpiewak i potem i to jest, jego synem jest ten Jan Śpiewak. Że pan Janusz nie daje satysfakcji, że po prostu go boli dupa, nie? W sensie, że nie ma tego w tej książce, tak. Że też... Jeżeli masz wielomilionowy interes i on sobie dobrze idzie i padają w tej książce takie rzeczy, że musiał załatwić tam ileś 10 milionów albo w ogóle kupił sobie jakieś rzeczy, w ogóle odtworzył, nie wiem czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, no to gratulacje panie Januszu, że to Janusz Palikot jednoosobowo przywrócił Daniele na Suwalszczyznę. W ogóle what the fuck, nie? W sensie takie są różne anegdoty, ale tutaj przygotowałem też, jest rozdział o Aleksandrze Kwaśniewskim, i okazuje się, że nie pili alkoholu nigdy ze sobą, z Januszem Palikotem. No kurwa, szok. I przygotowałem, przeczytamy to na rolę. O, przeczytajmy na rolę. Być Januszem Palikotem czy Aleksandrem Kwaśniewskim? Ja spróbuję być Palikotem, może jakoś tak spróbuję go trochę podrobić, nie wiem, czy mi się uda, pewnie nie. No dobra, to ja będę Aleksandrem Kwaśniewskim, no. Hoł, Aleksander? Tak, co tam, Janusz? Czekamy na ciebie. Ale ja już jestem, czekam, nikogo nie widzę. A gdzie jesteś? No w hotelu starym w Krakowie. Jak to w hotelu starym? Mamy konwencję we Wrocławiu. Żartowałem. Oczywiście, zaraz będę. Dojeżdżam. Ho, 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 ho. Bo takie jajca zrobił pan Kwaśniewski po prostu. O Ziobrze jest bardzo obrzydliwy rozdział. To też trzeba sobie jeszcze powiedzieć. W sensie wyciąga jakieś takie rzeczy po prostu o rodzinie, o kimś tam właśnie jakieś bliskie osoby wyciąga z szafy. No... Nie wiem, a najgorszy jest rozdział, jak już chcecie wiedzieć, o Annie Marii Jopek. Po prostu cały rozdział jest o tym, że się nie znają.
Że się raz spotkali gdzieś w Krakowie, powiedzieli sobie cześć i nic w sumie nie zrobili ze sobą. O Maju Staszewskiej też jest super rozdział, bo... Jest idealny. Bo jest idealna. I co, że, nie co o niej mogę powiedzieć? Tak jakby ktoś pytał w ogóle. O... Tak. No, a na przykład o Stramowskim pisze, że fajnie, że ludzie bez talentu też coś robią. No to jest trochę chamskie tak, tak w ogóle. Bo no ja bym tak nie powiedział Stramowski. No jakby, no nie wiem, różne role miał. To faktycznie niektóre może mniej udane, ale nie powiedziałbym w życiu, że to jest koleś bez talentu. Znaczy to też role... To nie on pisze te role, nie? Więc to raczej tak. Do kolegów, scenarzystów, producentów, reżyserów. Ja bym nawet powiedział, że w tych filmach Wegi, no to Stramowski jest takim dość mocnym elementem tych filmów, bo zawsze fajnie w nich gra, nie? Nawet w tej pierdolonej pokusie, co wiesz, już chyba się wyzłościałem na nią, no to nawet tam przecież no spoko gra, nie? Co ma do grania, no to gra. W sensie wierzysz w to, że on jest takim burakiem, piłkarzem, który po prostu ten, więc... No nie wiem, panie Januszu. Słuchajcie. Jeszcze zanim zakończymy, no. Bo chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Jedna rzecz, za tydzień mamy odcinek pooskarowy. Będzie Zwierz Popkulturalna i się mega jaram, bo obejrzałem prawie wszystko, a Mateusz nie obejrzał prawie nic. Ale może jeszcze nadrobię przez ten tydzień. A drugą rzecz chciałem jeszcze tylko powiedzieć i to zajawić może za 2 tygodnie, może za 3 tygodnie. I teraz uwaga, bo będzie bardzo obrzydliwe. Więc jedna z naszych patronek, Magda, odezwała się do nas, że kurwa mać, róbcie odcinek o chłopie, bo ja was będę, ile chcecie, żebym wykupiła odcinek, bo ja chcę, żeby był o tym był odcinek. I może go zrobimy, ale trzeba bardziej się wczytać. Chodzi o pana doktora zdrowie, pana Oskara, który no postanowił wypowiedzieć, który jest jest on mówi o sobie, że jest lekarzem, ale nie jest lekarzem, jest po prostu jakimś tam kolejnym Jerzym Ziębą, który leczy różnymi specyfikami różne rzeczy. Ale zaraz, ja tu już widziałem na zdjęciu, że on jest ubrany w takie ciuchy szpitalne. Tak, przecież. Jest ubrany w ciuchy szpitalne. No to halo, to skąd on sobie je wziął? No nie wiem, ale no pan Oskar postanowił wypowiedzieć się na temat dzieci z autyzmem i zrobił to no brutalnie. Ten wysyp autystów jest naprawdę duży. I przeraża mnie to, bo to też są osoby bez empatii, jeśli chodzi o autystów. Przepraszam niestety za stwierdzenie, ale ja w Londynie o tym mówiłem. To są potencjalni zabójcy swoich rodziców, dlatego że dziecko autystyczne nie ma empatii. No a jak nie ma empatii, no to trzeba się zastanowić, czy ma duszę, tak? Bo my osobą, która na czyjąś krzywdę, no wyraża się jakimiś emocjami. Natomiast autysta, jak widzi, jak się kogoś zabija, no to on sobie pije kawkę, on sobie je ciasteczko, tak? I niestety to jest przykre, ale mam taką znajomą, która ma siostrę autystyczną i ona mówi, słuchaj, ta dziewczynka do mnie podchodzi i bije mnie w twarz. Tak ni stąd, ni zowąd, tak? No nie ma emocji i niestety to dziecko przy okazji nie ma cech stadnych, tak? No, więc musimy się zastanowić, czy to jest człowiek, bo... Ja pierdolę! To jest taki organizm w ciele człowieka, no ale niestety bez cech ludzkich. What the fuck? Ja nie słyszałem tego, straszne. No, więc słuchajcie, za 2 tygodnie myślę, że pan Oskar... Jezu Chryste. Zrobimy sobie taki przegląd, takiego gówna, takiego będzie... Bo za tydzień będzie raczej filmowo pozytywnie. Myślę, że zrobimy sobie duże wrażenie. Strasznie mnie rozjebał, ja tego nie słyszałem, ale Jezus, jaki kolej straszny. Więc doktor zdrowie, w ogóle można sobie kupić u niego różne rzeczy. Jakieś takie w ogóle olejek, kurwa, z grzybów, shiitake i takie rzeczy. No, i sobie leczyć, wiecie. Jak jesteście bardzo, bardzo chorzy, już po prostu medycyna wam nie pomaga, no to pan Oskar może wam pomoże. I to będzie za 2 tygodnie, za tydzień filmowy odcinek. Sobie można jeszcze nadrobić parę rzeczy. A, i pozdrawiamy pana Janusza. Pozdrawiamy. No co, to może podsumowanie takiej książki. Czy warto, teraz jak sobie tak pogadaliśmy o tym... Powiedzieliśmy, że... najlepsze fragmenty z tej książki. Tak, ale... W cudzysłowie. Ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ta książka, mam wrażenie, jest napisana do połowy. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. A od połowy to już było takie... Dobra, no to, że takie są mniejsze te anegdotki, takie jakieś takie nieprzemyślane to jest wszystko. No i kończy się Lechem Wałęsą.
Nie przytarza, tam nic nie ma, tam kurwa. Nic ciekawego nie ma o tym Wałęsie, że tam kurwa mu pomógł, a w ogóle to... No generalnie Janusz Palikot stawia się w tym świetle, ciągle na piedestale w tej książce, pokazuje, czego to on nie wymyślił, za kulisami czego nie był, że on był takim po prostu, nie wiem, staram się go określić, takim zeligiem. Jeżeli ktoś widział Woody'ego Allena, film Zelig, czekaj, jak go określić, taki koleś, który się gdzieś tam pojawiał, taki Forrest Gump po prostu może. Janusz Palikot jest Forrestem Gumpem, no. Polskiej popkultury i świata. Jest. My ominęliśmy cały wątek, bo jest kurwa dosyć przykry, w sensie, że Janusz Palikot finansował różne muzyczne też historie. Ja rozumiem, że branża jest ciężka i jakby jak ktoś do ciebie przychodzi z walizką pieniędzy, no to jakby fajnie wziąć w tym udział. No ale kurwa też czasami bez przesady, nie? W sensie, że potem właśnie takie gówno się przykleja do ciebie. No i trochę można było się spodziewać, że te już późniejsze współprace z panem Januszem, no to jest już takie po prostu. A czy ja wiem? No, nie wiem, stary, czy to tak jest. Wydaje mi się, że ludzie, którzy gdzieś tam no, nie zajmują się na co dzień szukaniem gówna, tak jakby, mogą nie wiedzieć pewnych rzeczy i mogą mieć poczucie, że okej, jakiś sponsor, będę miał kasę. Na morze. Więc ja mam także te współprace, które on tam miał z jakimiś ludźmi, jakby to ciężko jest winić tych ludzi jakoś mocno, jeśli to nie są powiedzmy tacy biznesmeni, którzy zjedli zęby na biznesie i jakby ogarniają trochę więcej. Tak? Ja też mam to, że no jakby wiadomo, że on przychodził z walizką pieniędzy. Nie? To też jest ciekawe opisane, że pan Janusz miał jakieś oczekiwania względem tej współpracy. Ci artyści chcieli jak najmniej podpisać cyrograf, w sensie, że no wiadomo, że bycie twarzą wyjebongo to może nie jest szczyt marzeń wszystkich osób, że najchętniej to by wzięli po prostu pieniądze jako po prostu no, na zasadach patronatu czy jakiegoś takiego mecenatu. Na panu Januszowi jednak chodziło o jakieś biznesowe tutaj potrzeby. No i też jest dosyć smutne to, że pan Janusz czasami, mam wrażenie, nie kuma, jak choroba alkoholowa jest straszną chorobą. Nie, on tego kompletnie nie rozumie. No i na przykład Marek Dyjak, nie? W sensie, nie wiem, pewnie część osób zna jego historię, no ale no jest to człowiek, który się zmaga z różnymi tam swoimi rzeczami i tak z rozdziału o nim, no to wynika, że pan Janusz sobie w pewnym momencie zrobił z niego takiego kurwa grajka nadwornego trochę. Trochę tak. Ja myślę, to jest dość dziwne, bo znaczy ja myślę, że to może chyba wynikać z tego, że Janusz Palikot no sam tkwi w jakiegoś swego rodzaju, no chyba jest to jakaś forma alkoholizmu, skoro ten alkohol ciągle gdzieś tam istnieje i on ciągle kleje. Ja będę go bronił. Picie codziennie to nie jest... jest to chyba forma alkoholizmu, więc jakby on może faktycznie pewnych rzeczy nie dostrzegać, no ale to... No nie wiem, ja na przykład sobie zrobiłem roczną teraz przerwę, znaczy jestem po 3 miesiącach w ogóle nie chlania niczego i no nie wiem, mnie po prostu to uderzało, że nie ma anegdoty bez alkoholu, ten alkohol jest tak obecny w tej książce i tak mocno się go tam ciśnie, kurwa, że gdyby nie alkohol, kto ile wypił, że w sensie wydawało mi się to tak jakoś słabe i też przerażające właśnie pod tym kątem, że mamy całe też pokolenie ludzi, zwłaszcza u władzy, którzy nie są trzeźwi i wszystko ogarniają w ramach chlania i tam jest podkreślane, jak ważny jest alkohol. I trochę zaczynam rozumieć też, dlaczego mam tak spierdoloną politykę, jeśli w zasadzie wszyscy chodzą na jebani. Nie, gdyby naprawdę się nad tym zastanowić, nie? Że to musi być jakiś jeden z tych czynników, który sprawia, że mamy po prostu debili u władzy, nie? No, trochę tak jest. No, czy są jakieś anegdoty nie o alkoholu? Są, ale one wtedy są o tym, że są nie o alkoholu, ale jest kilka razy takie po prostu... Pamiętacie, jak mieliście 17 lat albo 18 i były pierwsze imprezki takie i potem się przychodziło do szkoły czy na studia już i a ile wypiliście? A, my tam tyle i tyle i tyle. To pan Janusz to robi w wieku tam po prostu 60 lat. On w takim mindsetzie cały czas funkcjonuje. Że on tam wymienia po prostu, jak jak na przykład negocjowałem z Leszkiem Millerem coś tam, to zjedliśmy tyle i tyle, wypiliśmy tyle śledzia, wyjebongo, coś tamtego, że wylicza po prostu te rzeczy. No, a kurde, Michnik to w ogóle debatował z nami do rana, a już o 7 to w ogóle był w radiu tak. I był po prostu ostry jak brzytwa. No, i on tam właśnie wyciąga wnioski, że Michnik może wieczorem pić i rano być w radiu, bo jest geniuszem.
W sensie, bo jego umysł po prostu tak jakoś działa, po prostu, że ten pan Janusz cały czas używa jakichś takich właśnie magicznego myślenia na temat alkoholu i na temat inteligencji ludzi, że to się jakoś wszystko gdzieś łączy. No ale skoro tyle chleje i tyle też sprzedaje tego alkoholu, to nie może inaczej mówić o alkoholu niż jak o cudownym eliksirze, który zbliża ludzi w ogóle, gdyby nie alkohol, to by nic nie było. Młodością i ten. O sporcie jest bardzo mało. To trzeba sobie szczerze powiedzieć, że to nie jest raczej sfera zainteresowana pana Janusza, tylko jak pojawia się Donald Tusk, to jest coś tam o sporcie. Czy brakowało ci czegoś w tej książce? Może jakiejś postaci albo... Naprawdę liczyłem, że będzie coś o Janie Śpiewaku. Bo w sumie żeśmy nie powiedzieli, bo Janek Śpiewak wytoczył wojnę w cudzysłowie Pelikotowi, jeśli chodzi o... Nawet nie w cudzysłowie, w zasadzie wytoczył wojnę. Nie wiem, czemu w cudzysłowie. No bo tak w sumie oskarżył ich tam o promowanie alkoholu. I cały czas atakuje. No. No i cały czas go tam ciśnie, nie? Ale też Pelikot złożył pozew przeciwko Śpiewakowi za zniesławienie. Żeby nie było tak przykro, to szczerze powiem, że przepisy pana Janusza, które się i pojawiają w tej książce, i u niego na Instagramie, są bardzo spoko. W sensie, że są takie... No wiadomo, że to jest polska kuchnia raczej taka... I zagrychowe to są takie historie. W sensie, że jakiś tam na przykład śledź z sosem orzechowym i coś tam, nie? Albo tam grzanka z bakłażanem i coś tam, nie? I to są takie rzeczy, że właśnie na chapsa jednego, żeby sobie zjeść. Albo kiszone warzywa, że robisz solankę, zalewasz warzywa różne, tam cebulę, rzodkie, coś tam i zostawiasz to na jeden dzień i po prostu masz takie posolankowe po prostu warzywa i bardzo to jest dobre. Ma to też sens, skoro masz taką dietę usłoną alkoholem, więc trzeba sobie pewne witaminki i bakterie naturalne uzupełnić w organizmie, skoro są wypłukane. Ja czekam na kolejną książkę pana Janusza. On zapowiadał też kilka książek takich, nawet w tej książce, bardziej takich... Może wrócimy do jakiejś starej książki Pelikota? Czemu nie? Bo on jeszcze trochę ich napisał. No jest wielkim fanem Gombrowicza, więc może coś tam w tą stronę. I tak, i oczywiście Rita Gombrowicz się tam też pojawia. No, dobra. Jest też Władysław Bartoszewski z nieznanych przyczyn jako postać wybitna, no. Kończmy to, kurwa, ja już nie chcę o nim gadać. Wystarczy. Słuchajcie, polubcie nas na tych wszystkich tam miejscach. I Patronite jest też, i mamy Patronite też jest. I co? Kurde, zmęczyłem się gadaniem o Pelikocie, mam go dość. No. Powiedzmy, na sam koniec tylko powiedzmy wszyscy razem z Magdą, spróbujmy razem powiedzieć wyjebongo, dobra? Dobra. Uwaga, raz, dwa, trzy. Wyjebongo! Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.